Radio Rzeszów. Wybory samorządowe 2018 Debata wyborcza Dokładnie 5 minut po godzinie 11. kłania się Państwu Jerzy Pasierp w studiu. Witamy kandydatów na burmistrza Dębicy w kolejności alfabetycznej. Pan Tomasz Gorczyca, Komitet Wyborczy Wyborców Pomysł na Dębice oraz Powiat Dębicki. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Oraz Pan Mateusz Kutrzeba, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Na fotel burmistrza Dębicy kandydują także Pan Piotr Michoń z Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Obywatelska Ziemi Dębickiej oraz obecny Włodosz Miasta Pan Mariusz Szewczyk startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców Mariusza Szewczyka. Obaj otrzymali od nas zaproszenia do udziału w debacie. My z kolei otrzymaliśmy od nich maila I tu może przytoczmy. Pan Piotr Michał napisał. Dzień dobry, serdecznie dziękuję za zaproszenie na debatę. Cieszę się, że media umożliwiają wyborcom poznanie kandydatów i ich programów. Niestety z przykrością muszę zrezygnować z udziału w debacie. Obowiązki zawodowe nie pozwalają mi uczestniczyć w Państwa debacie w proponowanym terminie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zainteresowanie. Natomiast w mailu od pana Mariusza Szewczyka czytamy. Witam, nie będę uczestniczył w debacie ze względu na obowiązki służbowe. Pozdrawiam Mariusz Szewczyk i dopisek, jeśli chodziłby. Gra inny termin, to jestem do dyspozycji Państwa. Termin niestety jest sztywny. To jest tak, że nie zawsze da się wszystkim kandydatom podporządkować swoje zajęcia. Pod termin debaty więc rozpoczynamy dyskusję w gronie dwóch kandydatów. Pan Tomasz Gorczyca, Komitet Wyborczy Wyborców Pomysł na Dębicę oraz Powiat Dębicki oraz Pan Mateusz Kutrzeba, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnę, razem z nami będą Państwo, Panowie mieli do dyspozycji więcej czasu w dyskusji. I krótkie przypomnienie scenariusza. Mówiliśmy o tym wczoraj podczas pierwszej debaty. Pierwszym punktem jest autoprezentacja kandydatów, czyli kilka słów o sobie do półtorej minuty dla każdego z panów. Następnie część merytoryczna, w której skupimy się na opisie miasta w stanie tym, w którym jest i panów wizji rozwoju tegoż miasta, diagnoza stanu miasta, zadłużenie, co się udało, co się nie udało w tej kadencji, samorządu, najważniejsze inwestycje i szanse i bariery rozwoju. To takie główne hasłowe punkty w tej dyskusji. Kolejnym, kolejną częścią są pytania zadawane bezpośrednio przez jednego kandydata do wybranego kontrkandydata. Będą panowie mieli szansę, jako że z panów dwóch zadać sobie wzajemnie pytania. Kolejnym punktem jest apel o udział w wyborach i poparcie poszczególnych kandydatów. Tu panowie mogą powiedzieć, dlaczego głosować na każdego z panów, z panów w tych wyborach samorządowych, które nas czekają. Następnie zapraszamy na najbliższą debatę, kończąc tę dzisiejszą. Tak mniej więcej wygląda szkicowy program. A zatem pierwszy punkt dzisiejszej debaty, autoprezentacja każdego z panów do półtorej minuty dla każdego z panów. Na początek alfabetycznie pan Tomasz Gorczyca, proszę bardzo. Mhm, więc tak jak pan redaktor zapowiedział, reprezentuję Komitet Wyborczy Wyborców Pomysł nad Dębicą oraz na powiat Dębicki. Jest to komitet zupełnie nowy, niezależny, skupiający w większości młodych ludzi, ale też ludzi którzy mają już doświadczenie życiowe tu w Polsce i za granicą, chcą coś zrobić. Nie jesteśmy związani z żadną partią, natomiast co chcę podkreślić, dostaliśmy pisemne poparcie kilku organizacji, Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji z 15 Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, Partii Wolności Janusza korwin mikkego Na naszych listach są ludzie związani też zupełnie z innymi organizacjami albo ludzie niezależni, również kandydaci do Rady Miasta z roku 2014 reprezentujący wówczas ruch narodowy. Także taki dosyć szeroki zakres kandydatów o różnym doświadczeniu, różnej wiedzy i w pracy w samorządzie, na niższych szczeblach, i w pracy w budownictwie, w transporcie z osobami, osobami niepełnosprawnymi, i w sferze socjalnej, i również w sporcie, również czynni sportowcy. Także sporo tematów chcemy poruszyć. Mamy fajne pomysły, o tym porozmawiamy za chwilkę. Jeszcze 25 sekund zostało z tego czasu autoprezentacji. Poprosiłbym pewnie, bo to jest też taka zasada, żeby kandydat powiedział parę słów o sobie, e, czyli skąd się wywodzi, e, jak w tej chwili funkcjonuje i tak dalej. To jeszcze coś o sobie tak e, pokrótce. E, urodziłem się w Dębicy, mam w tym momencie 38 lat. Najpierw szkoła podstawowa numer 6, później zespół szkół zawodowych numer 1 w Dębicy, technikum budowlane, następnie już ścieżka rzeszowa, studia na Uniwersytecie Rzeszowskim, później z racji problemów z znalezieniem pracy w Dębicy, ale też i kwestii rodzinnych, wyjazd do Rzeszowa, praca w tym momencie w mieście Rzeszów. Ale Dębica ciągnie, chcę tu coś pozmieniać, mam dużo pomysłów, wydaje mi się, że to jest taka ostatnia pora tak naprawdę, żeby coś w Dębicy ruszyć, za pięć lat może być już bardzo różnie. I tu stawiamy kropkę, pan Mateusz Kuczeba, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, proszę o autoprezentację. Szanowni Państwo, urodziłem się, wychowałem i mieszkam w Dębicy, tutaj ukończyłem pierwsze liceum ogólnokształcące. Imienia Króla Władysława Jagieły. Na studia wyjechałem do Rzeszowa, gdzie uzyskałem wykształcenie wyższe. Obecnie pracuję w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Jestem zastępcą dyrektora do spraw rynku pracy. Zatem posiadam doświadczenie w zarządzaniu administracyjnym i pozyskiwaniu środków unijnych, ponieważ Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją pośredniczącą w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Poza tym posiadam również doświadczenie samorządowe. Od czterech lat jestem radnym Rady Miejskiej w Dębicy. Pełnię również funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Prywatnie jestem od prawie czterech lat żonaty. Mam 2,5-letnią córeczkę Antosię. Mój program wyborczy, który będę chciał rozwinąć w dalszej części naszej rozmowy, składa się z pięciu filarów. Po pierwsze są to impulsy dla rozwoju regionu i wzrostu gospodarczego. Po drugie wzrost jakości życia i bezpieczeństwa w mieście. Po trzecie rozwój, rozwój mieszkalnictwa. Po czwarte przemyślane inwestycje i rozwój infrastrukturalny oraz po piąte pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców miasta. Ten program wyborczy, jak Pan powiedział, rozwinięty w dyskusji, zresztą programy wyborcze obu Panów. Rozpocznijmy zatem tą część dyskusyjną dzisiejszej debaty. No i rozpocznijmy ją od pieniędzy, bo to rzecz w funkcjonowaniu miasta pewnie podstawowa uchwałą z 18 grudnia ubiegłego roku rada miasta uchwaliła budżet Dębicy na ten rok zapisane w nim dochody to kwota 212 395 384 zł wydatki, wydatki budżetu Dębicy kształtują się nieco niżej nieco wyżej w postaci kwoty 228 335 228 1 335 384 zł. Deficyt oczywiście w tym momencie się pojawia, bo jest różnica między wydatkami a wpływami 15 940 000 zł to kwota tego deficytu. No i możemy oczywiście realizacja budżetu fizycznie to na koniec roku będzie wiadomo jak realnie ukształtowały się i dochody i wydatki i deficyt. Ale ten plan jest założony, no i możemy porozmawiać właśnie o pieniądzach. Jak według panów wygląda ten stan finansów dębicy? Co panowie by zmienili, jeżeli udałoby się osiągnąć to stanowisko burmistrza miasta, gdzie szukać zwiększenia wpływów budżetowych, w jaki sposób można zmniejszyć ten deficyt? To może odwrócimy teraz kolejne, żeby było sprawiedliwe. Pan Mateusz trzeba prawo i sprawiedliwość. Proszę bardzo, powiedzmy trzy minuty dla Pana w tym momencie. Szanowni Państwo, owszem, ten budżet przyszłoroczny jest nieco deficytowy, natomiast jak to zwykle bywa po korektach w ciągu danego roku budżetowego, myślę, że jednak ten deficyt zmaleje i być może nie będzie go w ogóle. Jeżeli chodzi o mm, poziom zadłużenia miasta na początku tej kadencji w 2014 roku było to y, 43 miliony złotych. W drugim i trzecim roku kadencji, czyli w 2015 i 2016 roku, y, jako Rada Miejska postanowiliśmy troszkę y, pohamować te wydatki y, inwestycyjne. W związku z tym y, udało się to zadłużenie miasta zminimalizować. Aczkolwiek korzystając ze środków unijnych, które są dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i również z programów rządowych, miasto do realizacji inwestycji musi również wnieść wkład własny. W związku z tym zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 22 milionów złotych na realizację dużych inwestycji, takich jak modernizacja lodowiska, jak remonty dwóch domów kultury i, na, i ten deficyt budżetowy wyniesie w tym momencie 40 milionów złotych. Myślę, że Rada Miejska, zwłaszcza Komisja Budżetowa pracowała dobrze i sumiennie, żeby ten budżet był wyższy i zasługa wszystkich radnych, zwłaszcza radnych, którzy są w koalicji większościowej, radnych Prawa i Sprawiedliwości, że ten budżet wygląda tak, jak wygląda. Jeszcze półtorej minuty Panu zostało z czasu, to ja dopytam, bo to również padło, w jaki sposób Jaka jest wizja ewentualna Pana, gdyby udało się osiągnąć stanowisko burmistrza Dębicy na zwiększenie wpływów budżetowych i jakby próbę zmniejszenia tego deficytu? Bo ona jest oczywiście trudna, ale gdzieś tam w różnych programach, różnych kandydatów, w różnych miastach takie pomysły się przewijają także. Przede wszystkim uważam, że nowy burmistrz w nowej kadencji. Powinien zacząć od tego, żeby zrewidować ten budżet. To już będzie grudzień i powinien razem z nową radą stwierdzić, które założenia budżetowe uda się zrealizować, a które nie. I tak jak słusznie pan redaktor stwierdził, gdzie ewentualnie można tych środków wpływu do budżetu jeszcze poszukać, mhm. wydaje mi się, że z takich dodatkowych środków można byłoby. Niezwłocznie zaraz po rozpoczęciu nowej kadencji rozpocząć pracę nad utworzeniem miejskiego programu mieszkalnictwa, w ramach którego mogłyby powstać niskoczynszowe mieszkania i należy przystąpić niezwłocznie do rewitalizacji Dębickiego Rynku, który od lat nie jest używany w takim stopniu, w jakim powinien być używany. Rynek należy oddać mieszkańcom, i Dębicki Rynek powinien stać się wreszcie sercem życia miasta. I tu ustawiamy kropkę, dokładnie czas wykorzystany. Pan Tomasz Korczyca, w tym momencie ma Pan głos w granicach tych trzech minut, o których mówiliśmy. Budżet miasta. Powiedzieliśmy, jak on wygląda, w jakich wysokościach, jaki jest deficyt, jak pan patrzy na ten budżet, gdzie pan widzi możliwości, gdyby pan został burmistrzem Dębicy na zwiększenie wpływów, zmniejszenie deficytów, no bo wydatki są oczywiście, jakie są, one są konieczne w miastach, ale w jaki sposób może zmienić, zmienić te kwoty właśnie. Na początek chciałbym powiedzieć, że osobiście uważam za błąd, że przez... Powiedzmy, trzy lata było takie czekanie, spłacanie wcześniejszego zadłużenia, natomiast na ostatni rok, tak naprawdę rok wyborczy, nagle pojawiły się wszystkie inwestycje plus zaciągnięte kredyty. Nie wiem, czy to nie jest strata czasu, czy lata, że w tym momencie dopiero teraz cokolwiek zaczyna się w inwestycjach w Dębicy dziać. Być może jest to stracony czas. To jest moja opinia. Druga rzecz jest taka, że nie tylko Dębica jest takim samorządem, który w ostatnim roku wyborczym nagle zaczyna inwestować co widać na ulicach, chodnikach, budynkach. Ok, kampania wyborcza. Natomiast powiem tak, jeżeli chodzi o budżet dębicy na te 220 milionów złotych, to nie jest duża kwota, bo są miasta w Polsce o podobnej liczbie ludności, gdzie ten budżet jest wyższy o 10-20%, to po pierwsze, po drugie 220 milionów złotych to są też w bardzo dużej części dotacje, subwencje na różne kwestie rodzinne, wychowawcze, oświatowe itd. itd. Problemem Dębicy w tym momencie jest konieczność szukania dodatkowych nowych wpływów do budżetu. Wydaje mi się, że podatek od osób fizycznych, od nieruchomości będzie związany z rozwojem miasta, czyli ze zwiększeniem liczby ludności Dębicy. Z połączeniem miasta Dębica z gminą Dębica, którą jakby postuluję, bo to będzie korzyść dla samorządu całego, powiatowego, że silne miasto, jakim będzie Dębica 70 tysięczna, a nie 45-6 tysięczna, to jest inny prestiż miasta, więcej firm, ale też instytucji publicznych inwestuje, czy ma lokalizację swoich firm w miastach większych niż w miastach poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Sama korzyść z tego, że miasto połączy się z gminą, to są oszczędności funkcjonowania administracji po pierwsze. Po drugie, na przykładzie na przykład połączenia Zielonej Góry z gminą Zielona Góra w roku 2015 dodatkowe subwencje ze Skarbu Państwa, kilkadziesiąt milionów złotych na inwestycje. To jest ważne, dlatego że w tym momencie Dębica jest w ogonie podkarpackich miast, jeżeli chodzi o wydatki na inwestycje. Na jedną osobę to jest raptem 300 złotych, gdzie są miasta, które tą kwotę mają dwukrotnie, trzykrotnie większą, typu łańcuch, typu Lubaczów, te cyfry świadczą o tym, że coś jest nie tak, że pomimo tego, że coś się w Dębicy dzieje, że są remontowane szkoły, domy kultury, obiekty sportowe, to jednak chyba nie ten kierunek do końca jest dobry. Myślę, że powinniśmy pójść zupełnie innym kierunku promocji miasta inwestycji w rzeczy, do których, o których do tej pory żeśmy nie rozmawiali, typu sport, typu kultura, typu również turystyka, typu ściąganie do miasta nowych y, mieszkańców, więc i budownictwo wielorodzinne. W te tematy myślę, że powinniśmy pójść. I tutaj stawiamy kropkę. Kolejne zagadnienie, które zawarliśmy w naszym scenariuszu to są najważniejsze inwestycje do zrealizowania w nadchodzącej kadencji panów zdaniem, gdzie szukać owego potwierdzenia, że to są te najważniejsze inwestycje, czy wśród głosów obywateli wynikających z budżetów obywatelskich, czy też może miasto powinno niejako samo inspirować pewne rozwiązania, pewne inwestycje, które w nim będą realizowane. Pan Tomasz Gorczyca był w pierwszej turze drugi, więc może od niego zaczniemy. Komitet Wyborczy Wyborców Pomysł na Dębice oraz Powiat Dębicki. Każdy nowy lub też stary burmistrz Dębicy, ktokolwiek mnie zostanie, będzie w bardzo trudnej sytuacji z racji tego, że tak naprawdę otrzymuje już pewien, pewien zarys budżetu po pierwsze. Po drugie, otrzymuje też spadek w postaci zaciągniętego kolejnego kredytu, ale też inwestycji, które po prostu muszą być zakończone. Na to nie mamy wpływu. Natomiast to, w jakim kierunku powinna pójść w tym momencie Dębica, to jest kilka takich kluczowych obszarów. Ogólnie jakby perspektywy dla ludzi młodych do tego by w Dębicy mieszkali, pracowali, mieli możliwość spędzenia wolnego czasu, komfort życia mieszkańców całej Dębicy to jest jakby droga kwestia do pogodzenia. Na pewno pozytywny wizerunek Dębicy w Polsce. Współpraca w ogóle Dębicy z gminami, z powiatem, bo w tym momencie jest różnie, są konflikty nie tylko na linii Dębica inne samorządy, ale również w samej Dębicy. Na pewno co jest ważne to, to połączenie Dębicy z gminą, bo to są dodatkowe środki na inwestycje i to jest tak naprawdę jedyna perspektywa Dębicy na najbliższe powiedzmy 10 lat. Co powinniśmy zrobić jak najszybciej? Po pierwsze komunikacja w mieście. W tym momencie z racji tego, że Dębica nie posiada dworca autobusowego albo powiedzmy posiada taki jaki jest, czyli stojąca wiata grożąca zawaleniem, Jakość usług komunikacyjnych, czyli jeżdżące po Dębicy autobusy o średnim, średniej jakości wyglądzie, średniej jakości funkcjonowania. Są opinie mieszkańców o tym, jak się takimi autobusami dojeżdża do Dębicy, czy jeździ po Dębicy. Nie mówię o miejskiej komunikacji samochodowej, tylko o firmie prywatnej, która przejęła w tym momencie komunikację od Państwowej, komu państwowej Komunikacji Samochodowej po, powiedzmy, prywatyzacji, czy jak można to nazwać. Więc komunikacja to jest priorytet. Budowa dworca, zakup, poszerzenie floty autobusów, nowa sieć połączeń dostosowana do obecnej sytuacji, więcej kursów autobusowych, przystanki autobusowe. To jest jakby konieczność, bo to jest bieżące funkcjonowanie mieszkańców. To jest dzieci do szkół, średnich przede wszystkim, dojazd osób do pracy, bo tej zakładów w Dębicy... Starych i nowych jest dużo i niektóre z tych zakładów to jest kilka tysięcy pracowników dziennie dojeżdżających. I tutaj również stawiamy kropkę, trzy minuty się zbliżają do końca. Pan Mateuszku trzeba zatem w tym momencie przez owe trzy minuty także o najważniejszych inwestycjach Pana zdaniem do zrealizowania w tej nadchodzącej kadencji, gdyby udało się głosem wyborców osiągnąć stanowiska burmistrza Dębic. Szanowni Państwo, zanim przejdę do konkretnych pomysłów i inwestycji, chciałbym jeszcze powiedzieć, że takim głównym impulsem do rozwoju nie tylko Dębica, ale całego powiatu dębickiego i również sąsiednich powiatów jest na pewno poszerzenie granic miasta, o czym Pan Tomasz również wspomniał, tylko trzeba dodać, że to nie jest nowy pomysł, to jest pomysł, który funkcjonuje praktycznie od kilkunastu lat. I co nowy burmistrz w swoim programie wyborczym, zanim został burmistrzem, umieszczał jako główny punkt poszerzenie tych granic, natomiast w każdej kadencji nie zostało nic zrobione, żeby ten pomysł zrealizować. Ja bardzo żałuję, że ta rozmowa dzisiaj nie może odbyć się w formule prawdziwej debaty, że zwłaszcza zaproszenia nie przyjął i nie przyjechał dzisiaj pan burmistrz Mariusz Szewczyk bo on w sam w swoim programie jako jeden z priorytetów miał wpisane poszerzenie granic miasta. Jak dobrze wiemy, myślę, że tutaj pan Tomasz potwierdzi, no w ciągu tych czterech lat pan burmistrz nie zrobił nic, żeby w ogóle zacząć rozmowę o możliwości poszerzeniu granic i jakie korzyści może ten zabieg przynieść. Uważam, że Dębica i nie tylko Dębica, ale cały powiat potrzebuje lidera, który wreszcie realnie rozpocznie pracę nad poszerzeniem granic miasta, który będzie w stanie przekonać Włodarzy innych gmin i mieszkańców innych gmin, że jest to kluczowy proces i wręcz naturalny proces do tego, żeby powiat rozwijał się dynamiczniej i lepiej. I ja uważam, że takim liderem będę mógł być. Mało tego jestem przekonany, że otrzymam pełne wsparcie rządowe, żeby do poszerzenia granic doprowadzić. Jeszcze dwie minuty dla pana, bo czas wykorzystał pan nieco ponad minutę. A co oprócz poszerzenia granic miasta, jeżeli chodzi o najważniejsze inwestycje do zrealizowania? Szanowni Państwo, najważniejsze inwestycje to przede wszystkim budowa centrum obsługi inwestora. Takie centrum powinno zająć się obsługą nowych inwestorów oraz działających już na terenie miasta i powiatu. To Centrum powinno być takim narzędziem, które będzie prowadzone nie tylko przez miasto, ale również przez powiat i sąsiednie gminy. I powinno zająć się promocją Dębicy, promocją powiatu dębickiego, nie tylko w województwie podkarpackim, ale również w całej Polsce. I powinno przekonywać, że ze względu na przede wszystkim swoje położenie przy autostradzie A4 i przy linii kolejowej Przemyśl-Szczecin, Dębica jest świetnym miejscem do inwestowania i zakładania firm. Po drugie uważam, że powinien powstać w Dębicy inkubator przedsiębiorczości, który umożliwiłby młodym, nowym pracodawcom rozwój i działanie, zwłaszcza na początku funkcjonowania. Kolejna inwestycja to, tak jak wspomniałem wcześniej, na wstępie jest to rewitalizacja rynku. Rynek ostatni raz był remontowany bodajże 16 lat temu. No nie spełnia on jakby nowoczesnych warunków funkcjonowania w mieście. Uważam, że powinno to, by to się odbyć z trendami, które są w innych miastach i na zachodzie Europy. I tutaj zbliżamy się do kropki. Kontynuujemy dyskusję w dalszym ciągu dotyczącą jakby pewnej sfery zagadnień związanych z pieniędzmi i inwestycjami, bo nie da się zaprzeczyć, że dla miast ważne są miejsca pracy. To tam pracują ci, którzy w mieście mieszkają, to te zakłady, które znajdują się w otoczeniu miasta, oddziaływują na miasto, na każde miasto właściwie. Dembica, jeżeli chodzi o gospodarkę, no to jest podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej, to jest y, także Dembicki Park Przemysłowy, to są różne zakłady, które gdzieś tam się lokują w otoczeniu miasta, takie jak, jak choćby firma oponiarska Polifarb Dębica i tak dalej, i tak dalej. Jest tych zakładów sporo, jeżeli popatrzymy sobie choćby na dane wynikające z umieszczonych zagadnień gospodarczych na stronie Urzędu Miasta w Dębicy. Czy zdaniem panów jest jeszcze szansa na to, żeby gospodarczo dębice posunąć jeszcze bardziej do przodu? I zdaję sobie sprawę, że samorządy mają takie, a nie inne instrumenty, jeżeli chodzi o gospodarkę i ściąganie inwestorów do siebie, ale wiele samorządów w Polsce to robi i próbuje niejako indywidualnie ściągać owych inwestorów. Współpracując, współpracując bądź z samorządem wojewódzkim, bądź nawet na sferze, na jakby poziomie rządowym troszkę szukać wsparcia. Zdaniem panów jest szansa na ściągnięcie inwestorów do Dębicy, jest szansa na rozwój gospodarczy, może nie już tak dużych inwestorów, jak ci, którzy są największymi graczami, ale tych innych, którzy też są ważni. To skoro ustaliliśmy tak, że Panowie będą na zmianę nieco. To pan Mateuszku trzeba teraz w tej kwestii. Szanowni Państwo, uważam, że miasto przede wszystkim powinno zadbać o dobre relacje z tymi przedsiębiorcami, którzy już teraz działają na terenie miasta i do budżetu miasta odprowadzają podatki. Powinno także zadbać o dobre relacje firm, które znajdują się na terenie sąsiednich gmin, a mają bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób miasto funkcjonuje. Niemniej jednak, ze względu na swoje położenie i tą wartość, wynikającą z tego, że chociażby do lotniska w Podrzeszowskiej Jasiące z Dębicy jedzie się w tej chwili około 30 minut, myślę, że Dębica jest takim atrakcyjnym miejscem. Tak jak wspominałem w wypowiedzi wcześniej, taką, takim narzędziem do zachęcania, do przekonywania, że to właśnie w Dębicy. Dany przedsiębiorca powinien rozpocząć działalność bądź ją kontynuować, jest Centrum Obsługi Inwestora. I uważam, że taką realną możliwością, realnym narzędziem, jakie leży w ręku burmistrza miasta, są podatki. I ja to już zapowiedziałem w swoim programie wyborczym, że jako burmistrz miasta będę chciał wprowadzić system ulg podatkowych dla tych przedsiębiorców, którzy działają na terenie miasta, tutaj są zarejestrowani i zatrudniają nowych pracowników na umowę o pracę. Półtorej minuty jeszcze dla Pana w tej kwestii, czas, który pozostał z tej części, po trzy minuty dla każdego z Panów w dalszym ciągu. Oprócz tych działań, o których wspomniałem wcześniej, uważam, że taką Kluczową rzeczą będzie również pokazanie, że ta jakość i komfort życia w Dębicy jest dobry. Jest to miasto przyjazne nie tylko do inwestowania, ale również do życia. I Możemy tutaj podjąć wszelkie działania i wszelkie narzędzia, żeby tych przedsiębiorców ściągnąć, ale również trzeba zrobić wszystko, żeby mieszkańcy miasta, szczególnie to młode pokolenie, którego sam reprezentantem jestem, chcieli w naszej Dębicy mieszkać i chcieli tutaj pracować. I to też w moim programie wyborczym się znalazło. Zaraz po, po rozpoczęciu nowej kadencji będę chciał rozpocząć pracę nad budową stu nowych mieszkań w ramach Miejskiego Programu Mieszkalnictwa. Będą to mieszkania niskoczynszowe budowane na terenie działek miejskich i budową tych mieszkań może zająć się jedna ze spółek miejskich. Jest to o tyle dobre dla mieszkańców, że... Unika się tutaj pośredników w postaci deweloperów i cena takiego mieszkania wynosiłaby całą obsługą około 17-18 zł za metr kwadratowy. Ponadto jest to jakoś życia, ale widzę, że Pan Redaktor już tutaj będzie stawiał kropkę, także może wrócę do tego później. Muszę pilnować czasu i rozdzielania go dla Panów. Pan Tomasz Gorczyca, Komitet Wyborczy Wyborców Pomysł na Dębicę Rozpowiad Dębicki wcześniej. Pan Mateusz Kutrzeba, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Pan Tomasz Gorczyca zatem w tej samej kwestii, czyli gospodarki podstrefa Dębicka specjalnie strefy ekonomicznej, jak mówiliśmy, dębicki park przemysłowy, istniejące zakłady, to jest pewien potencjał, jak samorząd, jak burmistrz mógłby w Pana zamyśle, w Pana programie, w Pana wizji wpłynąć na ściągnięcie inwestorów i, i dalszy rozwój gospodarczy dębicy. Hasłem mojej kampanii wyborczej są słowa projekt 2018-2028, dębica 50 tysięcy plus. Rozwinę. Chodzi o to, że ja uważam, że 5 lat to jest za krótko, by cokolwiek w pozytywny sposób zmienić w jakimkolwiek samorządzie, a niestety wiele partii, komitetów stawia tylko na najbliższą pięciolatkę, bo w tym momencie mamy 5 lat kadencji. I drugie zdanie, 50 tysięcy plus, czyli oznacza rozwój miasta, zwiększenie liczby mieszkańców. I teraz tak. Kluczem do rozwoju Dębicy jest promocja i pozytywny wizerunek miasta w Polsce. Ten wizerunek został naszerpnięty wielokrotnie na przestrzeni ostatnich tam powiedzmy 25 30 lat. Najpierw poprzez sprzeciwy wobec budowy na przykład magazynu dla firmy oponiarskiej Dębica, potem spory dotyczące powstania ocenkowni. Wiadomo, że tam były różne przyczyny, mieszkańcy też nie chcieli inwestycji, które były ryzykowne, natomiast poszła negatywna opinia w świat i niestety stąd wynika to, że dopiero tak naprawdę w ostatnich dwóch, trzech latach zaczynają w Dębicy pojawiać się pierwsze firmy o dużym gabarycie, typu na przykład Hutchinson i tak dalej. Więc pozytywny wizerunek. Ja chcę, postawiłem sobie taki cel, że Dębica w roku 2028 jest miastem, Ponad 70 tysięcy, tym że to powierzchnia miasta to będzie około 170 km2 wobec 34 km obecnie. Budżet miasta powinien przekroczyć kwotę 400 milionów złotych, gdzie w tym momencie jest 220 plus doliczając budżet gminy Dębica około 100 milionów. Ta kwota musi być zupełnie większa. I teraz tak, wyobrażam sobie to, że w roku 2028 w Dębicy funkcjonują kluby sportowe z poziomem rozgrywek. Myślę, że najwyższym, bo jest to realne. Potrzebna jest współpraca, ale też i patronat miasta w tej kwestii, dlatego ja uważam, że już w tym sezonie sportowym, piłkarskim, jeden z dębickich klubów piłkarskich powinien otrzymać od miasta kwotę 300 tysięcy złotych na to, by móc podnieść swoje możliwości. Warunkiem niech będzie funkcjonowanie w tym momencie tego klubu, czyli jakość organizacyjna, nastawienie kibiców i tak dalej, tak dalej. Dlaczego sport jest ważny dla Dębicy? Bardzo dużo młodych osób, dzieci, młodzieży w Dębicy sportu prawia. Piłka nożna, zapasy, siatkówka, lekoatletyka, hokej, mnóstwo dyscyplin, tylko jest jeden kłopot. W momencie osiągania przez te dzieci, młodzież, wieku, pełnoletności kończy się perspektywa. Te dzieci nie mają możliwości się rozwijania ich kariery. Tak naprawdę kończą się i to jest ból w tym momencie i problem do rozwiązania. Poza tym, że będą te perspektywy dla młodych ludzi, też i mieszkańcy będą mieli możliwość spędzania wolnego czasu w inny sposób niż do tej pory. Estetyka miasta to jest bardzo istotne. Miasto jest zaniedbane, są szpecące miasto, budynki, brakuje koszy na śmieci opróżniania. To też jest bardzo istotne dla miasta. Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, to też dużo mieszkańców się skarży, że ciężko jest przejechać czy przejść. I osobom niepełnosprawnym, i osobom starszym, rodzicom z dziećmi, nie jest prosto. Tereny zielone, których jest bardzo mało w dębicy i też są skargi na wycinanie drzew. Myślę, że pora odwrócić tendencję w tych miejscach, które są, zacząć budować obiekty rekreacyjne, typu jakieś siłownie zewnętrzne, skatepark, o który bardzo dużo osób się upomina, place zabaw monitorowane, bo też bezpieczeństwo jest jakby problemem w tym momencie dębicy. Tych kilkanaście czy kilkadziesiąt kamer to jest za mało. Za mało widać też straży miejskiej. Mnóstwo takich problemów, których całość dopiero rozwiązana daje pozytywny wizurnek dębicy w Polsce, a to przyciąga inwestorów. Ja myślę, że w tym kierunku musimy iść. Jeszcze pół minuty Panu zostało, ale doliczymy ten czas do tej następnej wypowiedzi, wypowiedzi, która za moment, bo dotknął Pan myślę istotnego problemu nie tylko dla Dębicy, ale także dla wielu innych miast w Polsce. To jest trochę tak, że na miasto musimy patrzeć pod różnymi kątami. Oprócz tego spojrzenia substancji miejskiej jest spojrzenie na jakby miejsce do życia, to fizyczne, czyli mieszkalnictwo i tak dalej i tak dalej, na możliwość skorzystania z usług i tak dalej, i tak dalej. Ale jest też coś takiego, że próbujemy patrzeć na miasta w nieco inny sposób, jako miejsce do życia rozumiane trochę inaczej, jako stwarzanie pewnego klimatu pozytywnego dla mieszkańców, tworzenie dla nich też miejsc do spędzania wolnego czasu, e, nie wiem, ścieżek rowerowych, ścieżek do Nordic Walkingu, miejsc do wypoczynku e, jakby pewnej substancji kulturalnej, która w przestrzeni miejskiej się dzieje. E, to jakie jest... E, według Pana jaka jest perspektywa, możliwość, co by Pan zrobił, gdyby Pan został wybrany na burmistrza Dębicy w tej właśnie kwestii takiego klimatu dla Dębiczan, żeby stworzyć Dębicę również jako takie dobre miejsce do życia dla nich. Zacznę w ogóle od rzeczy nietypowej, bo troszkę pochwalę konkurenta czy konkurencję. Z Pan racji... Tomasz Gorczyco, przypomnijmy Komitet Wyborczy tak. Wyborców Pomysł na Dębicę, Dębicę. Z racji tego, że no, taka jest rzeczywistość i prawda, że Prawo i Sprawiedliwość pewne punkty swojego programu wyborczego w kraju zaczęło realizować może inaczej. Dotrzymało w pewnych kwestiach słowa, czyli obniżone zostało wiek emerytalny. Są duże inwestycje w kwestie socjalne, społeczne. Wiadomo, że są też, jak pojawiają się wątpliwości, czy do końca to jest dobry pomysł. Natomiast powiem tak, na co jakby przerodziły się te kwestie społeczne, socjalne wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli na przykład 500. Na to, że w tym momencie mieszkańcy nie tylko Dębicy, ale całej Polski stawiają już nie tylko na praca, pieniądze i nic więcej. W tym momencie jest zapotrzebowanie na to, by móc wolny czas spędzić z rodziną, z dziećmi w różnych miejscach na spokojnie. Takie są oczekiwania. No, nie jest to bezrobocie, które było jeszcze tam 10-15 lat temu tak wysokie. To jest kilka procent raptem w skali, w skali kraju. Yy, zaczynamy wydawać więcej pieniędzy właśnie na potrzeby, które kiedyś jakby były dla nas może nieistotne. Dlatego Dębica musi pójść w tym kierunku rozwoju czyli zacząć inwestować w miejsca wypoczynku dla mieszkańców. I to jest przeze mnie powtarzane od ponad półtora roku. Nie ma innej jakby wizji rozwoju miasta. Przemysł czy budownictwo, ono będzie niezależnie funkcjonowało, mamy większy lub mniejszy wpływ. Natomiast musimy środki do budżetu miasta ściągać zupełnie z innych dziedzin gospodarki. Dlatego fajnie, że na terenie powiatu jest kilkadziesiąt różnych miejsc, które warto odwiedzić, tylko my o tym nie wiemy parę z nich funkcjonuje, typu na przykład Głobikowa, Stobierna, gdzie są jakieś atrakcje turystyczne. W Dębicy również mamy fajne centrum sportowe, gdzie mieszkańcy całego Podkarpacia przyjeżdżają, ale brakuje takiej, takiego zespolenia tego w jeden organizm. Uważam, że powinien powstać w Dębicy taki punkt powiedzmy, może nie turystyczny, ale, ale informacji o tym, jak w Dębicy i w powiecie dębickim móc spędzać czas zebrać te wszystkie miejsca, te wypoczynkowe, ale też i historyczne, bo tego jest bardzo dużo, 70 czy 80 uzbiera się łącznie z tymi, które powstały w ostatnim czasie, więc jest po co do Dębicy przyjeżdżać czy do powiatu dębickiego, tylko my o tym nie wiemy. I to znowu wiąże się z promocją, z pozytywnym wizerunkiem miasta w kraju. Ale musimy dbać też o estetykę miasta, bo jeżeli zaczną przyjeżdżać do nas mieszkańcy z całej Polski w różnym celu, czy na imprezy na przykład Dni Dębicy, który chciałbym formułę zmienić, ponieważ w tym momencie moim zdaniem jest ona kiepska pod względem atrakcyjności dla mieszkańców, czyli połączenie tego z imprezami towarzyszącymi, poszerzenie jej o kilka dodatkowych dni, ale też poszerzenie jej na teren całego miasta, przeniesienie na lepszy termin wakacyjny, lipiec-sierpień – to na pewno będzie ważne. Mamy latoszyn, który będzie się powoli rozwijał. Mówimy o uzdrowisku. Zadbamy o parki, o tereny zielone. Wprowadzimy więcej nowych miejsc wypoczynku dla młodzieży, ale też i dla osób w każdym wieku. Po co ci ludzie do Dębicy muszą przyjeżdżać? Jeżeli to wszystko będzie razem funkcjonowało, plus powstanie baza hotelowa szersza. Myślę, że za jakiś czas Dębica będzie osiągała więcej korzyści finansowych, więcej wpływów do budżetu. A jest jeszcze druga kwestia, że dzięki temu miasto stworzy mieszkańcom możliwość dodatkowego osiągania zysków. Bo pobudzimy jakby nawet jakieś produkty regionalne, kulinarne itd. i tak dalej. ludzie się tym zajmują, ale to jest nieopłacalne. W momencie, jeżeli na dni Dębicy przyjdzie do, Dębic, do miasta 20-30 tysięcy osób, to jest spore pieniądze, które zostaną zostawione w jakichś konkretnych miejscach. Więc ja myślę, że w ten sposób szukajmy wpływów do budżetu, nie tylko firmy, bo, te, bo też jest tak, że, że firmy produkcyjne mają zwolnienia z podatków i niekoniecznie zawsze przekłada się na to na większe wpływy do budżetu, ale dla mieszkańców możemy szukać nowych rozwiązań. I tutaj stawiamy kropkę. Czas wykorzystany. Pan Mateusz Kuczeba w tej samej kwestii. Dębica jako miejsce do życia, nie tylko w sensie mieszkania, nocowania, nie tylko jako miejsce pracy, ale miasto, które stwarza przyjazny klimat swoim mieszkańcom w różnych sferach wypoczynku także. Badania socjologiczne wskazują na to, że faktycznie poprawa tego poziomu jakości życia i komfortu życia będzie dla mieszkańców nie tylko Dębicy, ale całego województwa podkarpackiego w najbliższych latach bardzo ważna. W ostatniej kadencji, Szanowni Państwo, byłem współautorem uchwały, która wprowadzała pilotażowy program dotacji celowych na wymianę starych źródeł ciepła. Wprowadziliśmy w budżecie kwotę 100 tysięcy złotych na ten program. I te 100 tysięcy złotych pilotażowo wystarczyło na to, żeby w 12 domach zmienić te stare kopciuchy piece na nowe piece przynajmniej piątej kategorii. I co się okazało? Okazało się, że chętnych na wymianę tych piecy było 86 rodzin. W związku z tym postanowiłem, że ten program dotacji celowych będę chciał w przyszłej kadencji kontynuować i będę chciał przeznaczyć dużo większe środki budżetowe, żeby w jak najszybszym stopniu zapewnić potrzeby mieszkańców w tym zakresie, a to pokazuje, że mieszkańcy Dębicy chcą być po prostu eko. Będę chciał, żeby ten program połączyć z programem rządowym „Czyste Powietrze. Jak dobrze wiemy w, całym, w całej Polsce i w naszym województwie odbywają się codziennie spotkania informacyjne w tej sprawie. W ramach tego programu rządowego „Czyste Powietrze będzie można pozyskać środki rządowe na termoizolację domów oraz wymianę również starych źródeł ciepła. Jeżeli mówimy o tereny zielone i sposób spędzania wolnego czasu, Dębica leży nad rzeką Wisłoką. Mamy ten dobrobyt w postaci bulwarów, które znajdują się nad rzeką i niestety te bulwary są, są zaniedbane, porastają trawą, ta trawa jest koszona, od czasu do czasu jest tam, są tam zbierane śmieci i to tyle. Ja już sposób na zagospodarowanie bulwarów pokazałem w tej kampanii wyborczej. Będę chciał pozyskać na to środki wewnętrzne w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Jest taka możliwość pozyskania do 85% dofinansowania i w ramach tego będę chciał prawie półtora kilometrowy pas bulwarów nad rzeką Wisłoką zrewitalizować, zbudować tam ścieżki dla, dla biegaczy, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, zbudować plażę miejską, punkty gastronomiczne, place zabaw, miejsca do grillowania. Chciałbym, żeby... W sezonie wiosenno-letnim te bulwary, podobnie jak w Rzeszowie zresztą, stały się takim sercem spędzania wolnego czasu. Ponadto w grę wchodzi też rewitalizacja parków miejskich, tak zwanego parku jordanowskiego, gdzie z powodzeniem można byłoby zbudować wodny plac zabaw i do tego też będę zmierzał. Jest również rewitalizacja parku imienia Skarbka Borowskiego. Żeby ta jakość życia była dobra, uważam, że powinna pójść w parze z poprawą bezpieczeństwa, dlatego będę czuwał nad tym, żeby zwiększyć zakres działania monitoringu miejskiego. Uważam, że to był dobry pomysł, że monitoring miejski się sprawdził. Trzeba będzie po prostu ten monitoring rozwinąć i zbudować kolejne kamery w miejscach niebezpiecznych, wskazanych przez policję i mieszkańców miasta. Będę chciał również doprowadzić do ścisłej i przede wszystkim skutecznej współpracy między Strażą Miejską a Policją, bo uważam, że dzisiaj ta współpraca nie wygląda za dobrze, a skoro już w Dębicy mamy Straż Miejską, to powinno to być po prostu wzorowe. I tutaj kończymy czas w tej kwestii, ale pozostaje Pan jeszcze przy głosie. Pan Mateusz Trzeba Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w innej kwestii. Trzy minuty. No to się dzieje tak w polityce również tej samorządowej, że burmistrz, prezydent miasta w wyborach powszechnych i bezpośrednich wybierany ma do czynienia z Radą Miasta w swojej praktyce samorządowej. Czasem to jest tak, że ugrupowanie związane z tym władarzem miasta ma w niej przewagę, wtedy jest pewnie trochę łatwiej, jeżeli chodzi o przeprowadzanie pewnych zagadnień, uchwalanie pewnych uchwał. Czasem jest tak, że trzeba szukać pewnych koalicji, czasem jest tak, że trzeba szukać tych koalicji doraźnych. Różnie to bywa. Jak będzie, oczywiście zobaczymy, bo to kartka wyborcy decyduje o tym, jak będzie kształtowała się ta sytuacja na styku włodarz miasta. Rada Miasta, ale zapytam panów, gdyby owa kartka wyborcy zdecydowała o tym, że wybrani byli panowie by na burmistrza Dębicy, to jak widzą panowie współpracę z różnymi ugrupowaniami, które do Rady Miasta się dostaną? Pan Mateuszku Trzeba najpierw i pan Tomasz Karczyca później. Proszę bardzo, pan Mateuszku Trzeba, Komitet Wyborczy, Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan redaktor słusznie stwierdził, to przede wszystkim wyborcy w Dębicy zdecydują, kto zostanie nowym burmistrzem i w jaki sposób ukształtuje się nowa Rada Miejska. My jako Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość przygotowaliśmy pełne listy kandydatów do Rady Miejskiej. Mamy cztery okręgi, trzy okręgi po siedmiu kandydatów, jeden okręg, w jednym okręgu mamy ośmiu kandydatów na naszych listach. Znajdują się wszyscy obecni radni Prawa i Sprawiedliwości, i myślę, że pojawiły się też nowe, mocne nazwiska. Są to reprezentanci różnych zawodów, nauczyciele, ludzie kultury, przedsiębiorcy. I uważam, że i głęboko w to wierzę, że Prawo i Sprawiedliwość 22 października będzie w Dębicy rządziło w Radzie Miejskiej samodzielnie niemniej jednak y, może się okazać, że będziemy potrzebowali y, jakiegoś ugrupowania, przedstawicieli ugrupowania do koalicji y, rządzącej. Uważam, że y, to nie będzie większy problem, y, jeżeli udałoby mi się również y, wygrać wybory na urząd burmistrza, to myślę, że będę taką osobą, która będzie potrafiła działać ponad y, y -y. podziałami y -y. i będę dobrze współpracował ze wszystkimi radnymi i ze wszystkimi ugrupowaniami, którzy, które w tej nowej Radzie się znajdą. To około dwóch minut i może przy tym czasie pozostajmy, pan Tomasz Gorczyca, także przez mniej więcej dwie minuty, bo jeszcze przed nami pytania do kontrkandydata oraz apel o udziału w wyborach i poparcie poszczególnych kandydatów, czyli panów. Panie Tomaszu, pan Tomasz Gorczyca, teraz Komitet Wyborczy Wyborców Pomysł na Dębicę oraz Powiat Dębicki. Współpraca z różnymi opcjami w ramach Rady Miasta, gdyby taka sytuacja się zdarzyła. Jak pan to widzi? Hmm, przedtem pochwaliłem pana Mateusza, teraz pochwalę siebie, ponieważ uważam się za osobę niekonfliktową, o czym z pewnością poświadczą osoby, które mnie znają. Sądzę, że nie będzie problemu ze współpracą, niezależnie od tego, jaka sytuacja wyniknie po wyborach, kto zostanie burmistrzem, kto będzie zasiadał w Radzie Miasta, jakie będą proporcje. Nie ma z tym problemu. Powiem tak, jest do osiągnięcia jakiś cel, jest parę tematów, które dla Danbice są istotne i nie wierzę, że w momencie, kiedy już wszystkie karty zostaną rozdane, a będzie jakiś pozytywny, fajny projekt do zrealizowania, zdarzy się sytuacja, że ktoś na przykład na złość nie będzie chciał współpracować. To jest jakby samobójstwo, bo nie widzę takiego powodu. Na tyle jest dużo w Dębicy rzeczy do zrobienia, że naprawdę nie ma się co zastanawiać i szukać w tym momencie konfliktów. Dogadamy się. To jeszcze minuta panu została. Dopytam więc koalicja ewentualna, gdyby zaszła taka potrzeba nazwijmy to sztywna, czy także szukanie porozumienia w konkretnych sprawach? Nie myślałem o tym, nie biorę tego w tym momencie pod uwagę. Zobaczymy, co wyjdzie podczas wyborów. No, szkoda dzielić skórę na niedziedziu. Jestem bezkonfliktowy, więc myślę, że z każdym się dogadamy. No, ma nas łączyć pewien cel i to wszystko... Cel rozwój miasta, tak jak mówią wszyscy tak kandydaci. Teraz kolejny punkt w naszej dzisiejszej debacie, czyli pytania kontrkandydata do drugiego kontrkandydata. Jest panów dwóch. Więc po jednym pytaniu dla każdego z Panów do kontrkandydacy swojego, Pan Tomasz Godczyca, Komitet Wyborczy Wyborców, Pomysł na Dębice oraz Powiat Dębicki, poprosiłbym o pytanie do Pana Mateusza Kuczeby z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze do powiedzenia 30 sekund na pytanie, półtorej minuty na odpowiedź i 30 na ewentualne ad vocem. Proszę bardzo. Łatwe czy trudne? No to już od pana Tomasa zależy. <grym> Dobra, Może nie. być średnie. Powiem, średnie. Nie, powiem, zapytam o temat, o którym żeśmy rozmawiali. Czy jeżeli pan zostanie wybrany burmistrzem i obstawiam, w Radzie Miasta będzie koalicja, stawiamy na sport zawodowy w Dębicy, na rozwój młodzieży, czyli dofinansuj, dofinansowujemy dyscypliny typu piłka nożna, zapasy, hokej, przewracamy to, co w Dębicy kiedyś było dobre, a czego w tym momencie brakuje? Jak się pana na to nastawia? Oczywiście uważam, że powinniśmy na ten sport zawodowy, profesjonalny postawić. Jednak nie mogę się zgodzić w jednej kwestii, o której Pan mówił kilka minut wcześniej, że miasto powinno dofinansować dużą kwotą tylko jeden z klubów piłkarskich. Jak dobrze Państwo wiecie, mamy dwa kluby piłkarskie w Dębicy. Każdy klub ma swoje tradycje i osiągnięcia. Uważam, że nowy burmistrz powinien przede wszystkim złożyć obu klubom konkretną ofertę, można ją nazwać ofertą biznesową. Powinniśmy biznesowo do tego podejść. Czyli opracować kilkuletni plan dużego finansowania klubów i po prostu kluby z tego planu i z pieniędzy wydatkowanych rozliczyć, bo niestety no, nie oszukujmy się, ale nie będziemy w stanie sprowadzić do, do, do dębicy dużego, długotrwałego sponsora. Do klubów, które obijają się między trzecią a czwartą ligą, to musi być piłka przynajmniej pierwszoligowa, i do tego powinien doprowadzić samorząd. Zatem, podsumowując, powinno być wsparcie silne dla obu klubów, czy czteroletni plan realizacji tego programu później rozliczenie. Jeżeli się nie uda, no to wtedy mówimy sobie dziękuję i do widzenia. I tu również kropka. Pan Tomasz Gorczyca, Komitet Wyborczy Wyborców Pomysł na Dębicę i Powiat Dębicki w ramach Advocem. 30 sekund, proszę bardzo. Nie zgadzam się. Uważam, że jest potrzebna w tym momencie męska decyzja. Musimy postawić w konkretnej dyscyplinie sportowej na konkretny klub, bo inaczej w dalszym ciągu, tak jak w piłce nożnej, będziemy się po tej czwartej piątej lidze gdzieś tam kręcić miasto musi zacząć dawać pozytywny sygnał tak my jesteśmy zainteresowani rozwojem sportu piłki nożnej jeżeli sponsorzy firmy Dębickie i firmy Spoza będą to widziały, nie czas. będzie kłopotu z dalszym finansowaniem. To w ramach adwocem Pan Mateusz Utrzeba, Komitet Wyborczy, Prawo i Sprawiedliwość, pytanie do kontrkandydata, czyli do pana Tomasza Gorczycy. 30 sekund do pana dyspozycji. Panie Tomaszu, trudne czy łatwe pytanie? <laughs> Takie jak moje. <laughs> Oczywiście żartuję. Panie Tomaszu, chciałem zapytać o jedną kwestię. Komitet Wyborczy Wyborców pomysł na Dębice oczywiście się zarejestrował, natomiast no, nie udało Wam się zebrać pełnych list do Rady Miejskiej. W związku z tym chciałem zapytać, w jaki sposób będzie Pan chciał przekonać do siebie. Mieszkańców miasta, przekonać mieszkańców do swojej wizji, skoro po pierwsze, no nie udało się. tu czas. Proszę skończyć. Po pierwsze, bo nie udało się tych pełnych list zebrać, a po drugie, no jak pan sam na początku stwierdził, musiał pan kiedyś z Dębicy wyjechać i podjąć pracę po prostu w Rzeszowie. Proszę o odpowiedź, pan Tomasz Boczycki. No, tak, kodeks wyborczy mówi jasno: pełna lista to jest to minimum, czyli w mieście Dębica 5 lub 6 mandatów plus dwa dodatkowe. Więc podjęliśmy taką decyzję, że nie chcemy też na siłę wpisywać osób po to, żeby uzupełniać listy. Te, które w tym momencie wystawiliśmy, to są osoby, które są zainteresowane działalnością. Są to osoby młode, bez doświadczenia, więc też nie podnoszą odpowiedzialności za to, co do tej pory się w Dymbicy działo. Wiadomo, że takiej organizacji, partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, nie jest jakby trudno przekonać kandydatów. No wiadomo, jest tak, że władza przyciąga, niestety, a my. Rezerwacji tego, że jesteśmy zupełnie nowym organizmem na scenie dymbickiej, no takiej możliwości ani finansowych, ani organizacyjnych nie mamy. Zaczynamy od tego, od czego żeśmy zaczęli. Zobaczymy, jak to będzie dalej funkcjonowało. Myślę, że nie poszło nam źle, a życie pokaże, jak to będzie wyglądało. Pół minuty jeszcze Panu zostało z czasu, który przysługuje, czyli tej półtorej minuty. A jeżeli chodzi o to, że nie mieszkam w tym momencie w Dębicy, no tak jak powiedziałem, jeżeli przyjrzeć się piramidzie wieku mieszkańców Dębicy, to nie jest ona tak, powiedzmy, idealna, jaka mu być powinna, tylko jest wielki wyłom w rocznikach lat 30, 35, 40, 45. To jest czas, kiedy Dębica nie dała perspektyw młodym ludziom, którzy musieli wyjechać z miasta czy do innych miejscowości w Polsce czy za granicę. To są też również moje roczniki, gdzie ze szkoły podstawowej czy szkoły średniej kilka osób dosłownie mieszka w Dębicy. Życie. I tutaj kończymy tę kwestię. Czy w ramach adwokacja pan Mateusz Potrzeba? Tak, no tutaj się z panem Tomaszem zgadzam, że jest pewien wyłom pokoleniowy w strukturze społecznej na terenie miasta. Wpłynęło na to kilka czynników. My jako może nowi włodarze kiedyś powinniśmy robić wszystko, żeby to zmienić, ale wrócę też do y, y, zarejestrowania list, no, żeby y, uzyskać mandat y, radnych, żeby wprowadzić radnych ze swojego komitetu, to musi być to wynik w danym okręgu na poziomie 13-15% i y, no, niestety obawiam się, że głos oddany na małe, niszowe ugrupowania może być po prostu dla mieszkańców głosem straconym. Zdecyduje oczywiście kartka wyborcza 21, a w przypadku wodarzy e, miast i e, prezydentów, wójtów i burmistrzów e, druga tura także tam gdzie będzie potrzebna. E, to na sam koniec. Po 30 sekund dla każdego z Panów, jeżeli chodzi o apel o udział w wyborach i poparcie dla siebie. Pan Mateusz Kutrzeba, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, chciałem Państwa bardzo serdecznie zachęcić do udziału w wyborach 21 października. Zachęcie Państwo swoje rodziny, swoich znajomych, swoich sąsiadów. Proszę mi wierzyć, że każdy pojedynczy głos jest bardzo ważny i każdy głos oddany wpłynie na kształt i rozwój dębicy w przyszłości. Także jeszcze raz serdecznie zachęcam. Jeżeli Państwo uznają, że ten głos warto oddać na mnie, to będę bardzo wdzięczny. Pięć sekund Panu pozostało jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pan Tomasz Gorczyca, Komitet Wyborczy Wyborców Pomysł na Dębicę oraz Powiat Dębicki. 30 sekund dla Pana w ramach zachęty do udziału w wyborach i poparcia. Naszym atutem jest młodość i świeżość oraz jeszcze jeden fakt. To, że do tej pory nie braliśmy udziału, nie zasiadaliśmy w żadnej Radzie Miasta, Gminy, Powiatu, więc nie ponosimy odpowiedzialności za to, co do tej pory się w Dębicy działo. Jeżeli chcemy zmian w Dębicy, zwłaszcza nowych perspektyw dla młodych ludzi, nie ma wyjścia, musimy postawić na osoby, które do tej pory słowa, które słowo dotrzymują, a nie na komitety, które mając możliwość coś zrobić, tego nie zrobiły z różnych przyczyn. Dziękuję serdecznie za wypowiedzi, dziękuję za udział w debacie. Pan Tomasz Gorczyca, Komitet Wyborczy Wyborców Pomysł na Dębice oraz Powiad Dębickiej. Pan Mateusz Kuczyba, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Kandydaci na burmistrza Dębicy uczestniczyli w tej debacie. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. dziękuję. Powiem się Państwu Jerzy Pasie. piutro debata kandydatów na prezydenta Mielca. Wybory samorządowe 2018. Debata wyborcza.